Ta inwestycja powstała po długich naszych rozmyśleniach, po długich naszych dyskusjach. Dlaczego w takim kształcie? Brakowało obiektu, gdzie można by było prezentować, sprzedawać zwierzęta. Mam na myśli tutaj rozporządzenie ministra rolnictwa 4 stycznia 2008. Ten obiekt spełnia te wszystkie wymogi. I obiekt jest bardzo ważny i bardzo potrzebny. Na razie zakończona budowa, odbiór przez sanepid, straż, inne służby i do 10 nadzór budowlany ma prawo wypowiedzieć się, czy przekazuje obiekt do użytkowania i po tym fakcie chcemy ruszyć z działalnością. Tutaj będzie, jak widzimy za nami, jest pierwsza, jako gdzie napis jest część biurowa, gdzie będzie urzędować administrator, ale również weterynarz, również znajdować się medykamenty, bo taki jest wymóg z tego rozporządzenia, sanitariaty, wszystko, co jest potrzebne na tego typu obiekty. Dalej tą dużą halę 20x40 z trybunami, z możliwością wybiegu, to są, żeby ocieplana ta hala, również z wentylacją, żeby można było przez cały rok ten obiekt użytkować. Nie tylko okazjonalnie latem, kiedy jest ciepło. Kiedy przyjdzie deszcze, zimno, chcemy, żeby cały rok był użytkowany. I następna hala 12x40, gdzie będzie można prezentować zwierzęta, również handel. My mieliśmy swego czasu, przed w ogóle rozpoczęciem pomysłu, handel około 500 zwierząt sprzedawanych było, przywożonych i dystrybutorzy dalej zabierali. I te obiekty spełniają te wymogi. Również mogą być konferencje na przeróżne tematy, czy to prezentacja producentów maszyn, czy tych, którzy doradzają rolnikom do gleb. W obiekcie cały rok, całe jesień, zima, wiosna można będzie użytkować. Jeżeli chcemy, to również produkty lokalne. Również we wtorek otworzymy tę halę, bo na razie tylko na samym tutaj placu odbywa się handel. Zastawiony, zjeżdżają z daleka i mieszkańcy naszej gminy, ale i okolicznych z bardzo daleka. Sokoły słynęły, ja dzisiaj raport przedstawiałem o stanie gminy, słynęły z tego, że były bardzo duże jarmarki bydłem. I dzięki temu Sokoły dwukrotnie pozyskały prawa miejskie. Oczywiście... Po co? No dlatego, żeby to mogli użytkować i mieszkańcy, i przyjezdni, dla wszystkich, którzy chcą z tego obiektu korzystać. Jesteśmy na początku drogi. Widzicie Państwo, tutaj stoi urządzenie, taki przewoźny, mobilny inkubator z opcją wyciskania, że przyjeżdża do gospodarstwa nawet i tutaj może uczynić usługę wyciskania soków, łącznie z pakowaniem do torebek. No takie rzeczy chcemy tutaj prezentować, żeby ten region mógł się rozwijać. Ogrzewanie tego obiektu jest na specjalne lampy solarne, na pompę ciepła. Naprawdę perpetuum mobile właściwie. I ogłosiliśmy przetarg na dzierżawę. Zobaczymy, jak to będzie z tą dzierżawą po raz drugi. Jeżeli się nie znajdzie, to będziemy sami to organizować. Jesteśmy na to przygotowani. Ostatnio kontakt ze mną gołębiarze. Ktoś tam od królików, ktoś inny, no bo teraz jest pięknie, może na podwórku, ale jak przyjdzie słota, zimno, to oni chcą pomieszczenia, żeby to się mogło odbywać. I to dla takich celów ma służyć. Oczywiście, ja powiem Państwu, 20 lat temu dzisiaj przywoływałem na sali, kiedy tworzyliśmy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w Dworakach, to też było na początku trudno. Ten rozruch, budujemy oczyszczalnie, potrzebny rozruch, budujemy hydrofornie, potrzebny rozruch, tak samo tutaj. Ale z tych obserwacji, z tych rozmów, naprawdę obiekt czeka na przekazanie do użytkowania. Ta piękna hala, może powiedzieć centrum wystawniczo-targowe, które za nami, które właśnie pan wójtek przed chwilą pięknie państwu reklamował, niezwykle nowoczesna inwestycja. No to nie jest tak, że to jest tylko taka hala, gdzie postawiono ściany, tak, i można tam sobie czymś handlować, tylko jest to nowoczesne centrum, które jest też szpikowane wręcz, można powiedzieć, najnowocześniejszymi technologiami, także jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, o pozyskiwanie właśnie taniej energii, tak. No to szanowni państwo, ta hala również została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 4 milionów złotych przez nasz rząd. To jest bardzo ważne, że cieszymy się, że te środki zostały. I dziękuję. Bardzo proszę, panie wójcie, także dziękujemy, że te środki zostały tak dobrze wykorzystane, ale także również dzisiaj na Radzie Gminy w Sokołach podsumowaliśmy sobie kolejne dwie edycje Rządowego Funduszu Polski Ład. To jest program inwestycji strategicznych naszego rządu, gdzie potężne środki, miliardowe środki trafiają także do województwa podlaskiego na inwestycje. Tutaj do Sokół również w dwóch edycjach niemal 19 milionów złotych na drogi, na wsparcie również dla szkół, na boiska,
boiska na przebudowę, również inwestycje, zbiórki, dokładnie, czy... tak, odpady, tak, więc tutaj te wszystkie inwestycje są wspierane przez nasz rząd i chciałbym też zapowiedzieć, że to nie jest nasze ostatnie słowo, po to się spotykamy z panem wójtem zawsze, żeby oczywiście podkreślić to, że udało się zrobić, zwiedzić, popatrzeć, ale też porozmawiać o planach. I wiem, że te plany są. Pan wójt jest niezwykle aktywnym samorządowcem, który może być wzorem tego, jak zabiegać o środki w Warszawie. Bez takiej aktywnej polityki na pewno tych inwestycji tutaj by nie było, ale one są i będą. Także cieszę się z tego, że miliony złotych trafiają do województwa podlaskiego, także do SOK-u i to na pewno będziemy tą politykę wspierania Polski lokalnej kontynuować, szanowni państwo. No, tak jak pan wójt mówił, to będzie takie bijące sercem, tak, tej małej ojczyzny tutaj, tego regionu. Tutaj ludzie będą się spotykać, można powiedzieć, handlować, a mówiąc tym językiem ekonomicznym, będzie tu się odbywał przepływ kapitału, co jest najważniejsze. Tam, gdzie się spotyka kapitał, tam jest rozwój. Od wieków zawsze to pan wójt nieprzypadkowo, jak mówił się historii, podkreślał, że tam, gdzie był targ, gdzie sprzedawano bydło, na przykład, gdzie były rzeki, powstawały porty, tak, był handel, odbywał się, tam powstawały grody, miasta i dzięki temu mogliśmy mówić o tym lokalnym rozwoju. I jeśli byśmy się zatrzymali, byśmy stanęli w miejscu, no to wiemy doskonale, że świat nie lubi czekać, tak? Rozwijają się duże miasta w okolicy, natomiast absolutnie w naszym interesie jest to, żeby takie miejscowości, takie gminy jak Sokoły nie tylko przetrwały, ale także żeby się rozwijały, żeby mieszkańcy mogli tutaj zostać, ale żeby ich dzieci także tu zostały, żeby mogli tu zakładać rodziny, żeby widziały przyszłość, tak? Miejsce do życia. Żeby miejsce do życia tutaj mogły widzieć, no to muszą widzieć nowoczesne inwestycje, tak? Bez tego ani rusz i my oczywiście w tym planie wielkim pomożemy. Ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, państwo widzą przed sobą samochód z przyczepką, na której właśnie wyjątek, nie ma tego, na Podlasiu na pewno, inkubator mobilny przetwórstwa, wytwarzania soków. I co jest ważne, że ono do każdego gospodarstwa będzie w stanie zjechać. A co spowodowało, że wymyślono? Brak lokalizacji, bo były różne pomysły. W końcu tenże człowiek z tą fundacją wymyślili na wzór amerykański, że zrobimy coś, co będzie służyło objazdowo. I to w ramach środków z LGD-u, z pieniędzy unijnych, 500 000 i tu jeszcze inne przyczepy do wyciskania oleju, taki kuchenny cały zestaw. I to chcemy, żeby cały rok te różne przedsięwzięcia z różnymi pomysłami tutaj się zderzały. I tu rolnicy przyjeżdżali na tą najnowsze rzeczy. To jest ten sens tego. A jeżeli trzeba będzie handlować bydłem, to też jest przygotowany. Stoi piękna rampa, stoją tam kojce, gdzie można będzie te zwierzęta sprzedawać i handlować. Wielofunkcyjna, tak to w Niemczech. Mi powiedzieli w Bismarck i w Karo, w tych dwóch miejscach byłem, bo jeszcze są dwa inne miejsca, powiedzieli, musisz zrobić halę wielofunkcyjną. Wtedy będzie zainteresowanie, wtedy będzie wykorzystanie tego obiektu. To jest trudny okres dla mnie, bo to jest nowy twór, to nie jest droga, którą zrobiłem, ona sobie leży, kanalizacja leży, szkoła. To jest coś, co powstaje, co musi się wgryźć. Tak jak powiedziałem o tym zakładzie pielęgnacyjnym. On musiał sobie znaleźć miejsce. Całość trochę ponad 7,5 miliona złotych, 4 miliony dostaliśmy, natomiast jest szansa, jeżeli Krajowy Plan Odbudowy ruszy, to refinansowanie faktur, tak mam uzgodnione z panią minister, że będzie możliwość pozyskania środków, bo zaciągnęliśmy, zaciągnęliśmy kredyt. No bo nie mieliśmy innego wyjścia, jeżeli po przetargu i nie znaleźliśmy się w innych środkach, a na targowiska z PROW-u, no to było tylko 1 000 000 złotych, a to też nie spełniało standardów. Bo tak jak pani powiedzieli tu państwo, że można było wybudować budki, można było budować wiatę, ale to nie o to chodzi. To ma być głębszy sens i głębsze wykorzystanie, szersze. Wielu mnie krytykuje, bo jeszcze nie ruszył. No proszę państwa, nie da się pewnych rzeczy, jeżeli nadzór budowlany nie odebrał, wejść z użytkowaniem. Znaczy ja chcę, nie ukrywam, zrobić niezależnie od tego, czy znajdę zarządcę, czy nie, w sierpniu. To i tak jak powiedziałem, że może nawet uda nam się pana premiera ściągnąć, bo obiekt naprawdę, a może wicepremiera, obiekt naprawdę jest wzorcowy. To chcę, żeby całą dobę i cały tydzień to żyło. Takie są moje założenia i marzenia. I myślę, że marzenia się spełniają, mimo wszystko, mimo trudnej sytuacji.